Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wracamy do kart Blizzard PowerPC 603E 210 MHz razem z Motorola 68060. Ale dzisiaj skupimy się dokładnie na procesorze, który znajduje się pod tym radiatorem. Mowa tutaj o PowerPC. Zrobię taki krótki test. Nie będzie to test syntetyczny, natomiast test w Quake'u i myślę, że dosyć ciekawy. A mianowicie ze względu na to, że dla tej karty mamy dwa takie, powiedzmy, że podsystemy, zarówno PowerUp, który był pierwszym systemem, jak i później Warp OS, to zrobimy mały test wydajnościowy dla jednego i drugiego systemu, także będziemy mogli tutaj porównać, w jaki sposób jeden i drugi system może wpłynąć na płynność grafiki czy ilość generowanych klatek. Także zapraszam serdecznie. Tak prezentuje się moja Amiga 1200 w przezroczystej obudowie. Ten delikatny szum, który słyszycie, jest to szum z wentylatora karty Turbo. Sam zasilacz, który tutaj jest podłączony do Amigi, jest to zasilacz impulsowy o dużej mocy, także trzyma napięcia nawet przy sporym obciążeniu, jakim jest karta PowerPC w Amidze 1200. Jeśli interesują Was szczegóły, to odsyłam do mojego wcześniejszego filmu poświęconego właśnie tej karcie oraz samej Amidze. A my tutaj już przejdźmy w takim razie do docelowego testu. Jak widzicie, mamy już Amigę uruchomioną. W tej chwili jestem w folderze Quake PowerPC i mam tutaj dwa pliki wsadowe, czyli mamy tutaj Quake PowerUp i Quake Warp OS. W tej chwili jestem przełączony na system PowerUp, więc jeśli bym chciał tutaj odpalić Quake'a w tej wersji, oczywiście nie mam takiej możliwości. Postaram się wystartować na tych samych parametrach Quake'a w tej chwili PowerUp, czyli bez karty graficznej i używamy już defaultowych ustawień. W konsoli wpisujemy komendę taką, jak widzicie na ekranie. Ja w tej chwili skrócę ten film, także będziecie widzieli ekran zarówno w systemie PowerUp, jak i w systemie Warp OS. Porównamy sobie, jak wygląda klatkaż dla Quake'a.